dobry, witam serdecznie. Michał Kołodziejczyk, Iga Baumgart. Witam. Witam. Nie witam. Ale witam. Przejedziemy się po twoim mieście. Pokażesz nam trochę ładnych tutaj widoczków, dobrze? No, mam nadzieję, bo Bydgoszcz jest bardzo ładna. Słyszałem i co nieco widziałem. Pozwól, że ci otworzę. A, dziękuję. Proszę bardzo. Dziękuję. Co z twoim zdrowiem? No my się martwimy tu wszyscy, no. Ja też. Achilles. Też się martwię. Bardzo trudny to jest dla mnie okres ciągnący się już niestety. Achilles, tak. Teoretycznie on nie jest w najgorszym stanie. W sensie na wszystkich USG, rezonansach wygląda. Pani, widzieliśmy gorsze Achillesy. Nie takie się Achillesy widywało, no ale moje odczucia są takie, że mnie boli. Jest teraz wyciszony, jest w stanie takim wyciszonym. Za miesiąc mamy Mistrzostwa Polski, na których muszę wystartować. Więc zaczynam zaraz biegać w kolcach i mam nadzieję, że jak założę te kolce, to do tego miesiąc do Mistrzostw Polski będzie git. A po Mistrzostwach Polski będzie już w ogóle petarda, że do igrzysk będzie. No, czytałem wywiad z twoją mamą, czyli z panią trener, która też mówi o tych mistrzostwach, że będą dla ciebie takim momentem ważnym, że przekonasz się, że wszystko jest okej, no bo to też jest w głowie ważne, żebyś była pewna, że na te igrzyska jedziesz, wiesz, no przygotowana, no, żeby się pojechać na wycieczkę. No. Nie chce mi się siedzieć we wiosce właśnie na wycieczce i patrzeć, jak inni startują, bo niektórzy tak myślą, że my sobie właśnie, jak nam nie pójdzie na zawodach, to na wycieczkę sobie pojechali. No tak. Myślę, nie mam co robić, wolę na jezioro pojechać z rodziną. Myślę, że nie? W czasach pandemii ciekawsze są miejsca też na wycieczkę niż 3 tygodnie więzienia w Tokio. Dokładnie tak. Więc chciałabym pojechać tam, walczyć o najwyższe cele i z dobrą dyspozycją, a nie po to, żeby siedzieć i patrzeć, jak inni biegają. Po co jedziecie na igrzyska w Tokio? Co będzie waszym sukcesem? No, zawsze. Znaczy ostatnio, jak wszystko wygrywałyśmy, no to sukcesem miał być medal. Miał być tą zwieńczeniem tej sztafety, która tyle zdobyła. Ale teraz, ze względu, że wszystko się przesunęło, zdrowotnie upadłyśmy, to sukcesem będzie nadal medal. Czekałem na ten moment. Jedziemy po medal, no. Jedziemy tam po medal. Jeżeli go nie zdobędziemy, będziemy bardzo zawiedzione. Polska też pewnie będzie zawiedziona, ale bierzemy to pod uwagę, bo będzie strasznie trudno. Myślę, że będzie trzeba powtórzyć rekord Polski. Czyli każda z nas musi być w takich dyspozycjach, jak była w najlepszych życiu. Dobrze, ale to był taki moment jakiś czas temu. W Dausze też to zostało pokonane, kiedy wygrywałyście z rywalkami dotychczas niedoścignionymi. Mhm. Nie ma już takich. Już z każdym żeście wygrały. Tak, czyli tak, trzeba tak. To po prostu zrobić... Charakterem teraz. No. No my zrobimy co w naszej mocy, to jest oczywiste, nie? Musisz pójść pod prysznic. Zmyć z siebie tą kontuzję, tak. I wszystko. A wiesz, że to chyba zrobię, może to zadziała, szamańskie rzeczy jakieś. No, jak zapomnieć nie. O wszystkim. No bo apetyt kibica, a także mój... I nasz też. I wasz rośnie w czasie jedzenia. No tak. To jak nie mogłyście wyprzeć Amerykanek, no to mówiliśmy, że srebro, no wiadomo, bo za Amerykankami. A tu nagle Amerykanki też dały się pokonać. No. Później dały się pokonać... Bo Amerykanki to wcześniej, a w Dausze dały się pokonać... A tam Amerykanki wygrały, nie? Tak. Tak. Wszystkie inne dały się pokonać, cała oprócz reszta, Amerykanek. Cała reszta, ale wiesz, no ja to tak medal, to taki jestem niedopieszony. Nie, no to znaczy, tak, to jest, wiesz, inna kategoria medali Igrzysk Olimpijskich. To medal, ja bym oddała medale, jakie mam za jeden z Igrzysk Olimpijskich. Aż tak? Tak. Każdy medal bym chyba oddała za to, żeby mieć z igrzysk. No. Podobno ze szczęścia nie płaczesz, tylko właśnie... Płakałam raz ze szczęścia, ze wzruszenia. No. To ale połączone kiedy? Ze szczęściem. Jak zdobyłyśmy medal w Berlinie, to był 2018, to byłyśmy
faworytkami i tak, ale nie dlatego, że zdobyłyśmy medal, że o, fajnie, wygrałyśmy, bla, 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 super, no fajnie, ale potem dekoracja była na jakimś tam rydeczku, na czymś, że nie na stadionie. I tam było mnóstwo Polaków, mnóstwo, i my zbiegałyśmy tam w dół, w tym amfiteatrze jakimś. Oni zaczęli chyba śpiewać hymn albo krzyczeć po prostu do nas, że jesteśmy najlepsze i tak dalej. To po prostu jeszcze, albo trochę zanim jeszcze zaczęliśmy właśnie hymn śpiewać, to ja już się popłakałam. Zawsze myślałam, że na śpiewaniu właśnie hymnu się popłacza, a to chyba wcześniej, jak oni zaczęli nam krzyczeć, że brawo dziewczyny i jakąś tam przyśpiewkę, i to wtedy właśnie się wzruszyłam najbardziej.